Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście Let's Be Clear. Ja się nazywam Krzysztof Gonciarz, ze mną jest Kuba Grabowski, dzień dobry. A naszym gościem dzisiaj jest Mikaela Sandel, stylistka, projektantka mody. Jak byś podsumowała to, czym się zajmujesz dla osób, które Cię nie kojarzą? Całe życie z szmatami i sceną muzyczną, tak bym wkrótce powiedziała. Okej. Okay. Wy współpracowaliście kiedyś? Kiedyś się zetknęliście pomiędzy szmatami a sceną muzyczną nie masz takiej dużej różnicy, mówię się czego ja jestem pewnie najlepszym przykładem, ale coś Krzysiu chciałeś zapytać, przepraszam. Czy wy się zetknęliście kiedyś profesjonalnie? My się zetknęliśmy przez osoby trzecie, wirtualnie. Tak, był taki Vivian Westwood, Calling His Name. Także pojawiło w teledysku. Zachwycony byłem tą kurtką. Ja też. Absolutnie. Świetnie. Który sprawa. Teledysk? Teledysk do utworu pod tytułem, chyba nie mogę tego mówić, ponieważ mam pozew na mailu, ale, ale utwór, który kręciliśmy na Ukrainie, miałem rogi czerwone. A no tak. Aha, tak, no tak. Dobrze, no to kojarzymy. Za tę kurtkę mnie pozwali po prostu. Ludzie się poczuli zbyt dotknięci pewni. Ty dużo pracujesz właśnie z raperami, z muzyką? Czyli Quebo był mój pierwszy, ale to było pożyczenie z Archive. Na razie tylko jeden raper. Bo mnie odkryli, bo z nimi można też rozkręcić to wszystko i się nie boją, to więc cudownie dla mnie. Jedni się boją, drudzy się nie boją, wiesz, już tak nie bądźmy tacy, wiesz. No niektórzy się bardzo boją koloru, cokolwiek boją. Włożyć, a raperzy to nie. Rap jest w ogóle w ciekawym miejscu, jak chodzi o modę, nie? Bo jakby rdzennie pochodzi z jakiejś bardzo takiej określonej kulturowo stylizacji, stereotypu, ale w tym momencie jest w momencie wielkiego rozkwitu, jeśli chodzi o właśnie ten taki styl, modę i tak dalej. Oczywiście, zgadzam się, jak najbardziej raperzy są osobami, reprezentantami popkultury, którzy wywierają ogromny wpływ na to, jak się ludzie noszą, ale też wydaje mi się, że coraz większy wpływ ma, na przykład ostatnio czytałem kilka artykułów, koszykówka. W ostatnim czasie, no. Koszykarze się stają powoli ikonami mody, z tego co zauważam. Nie. Na świecie. Okay. No, głównie okay. W Stanach. Mhm. No, tak no, jest. W Polsce to raperzy. Z tego co widzę, no, są te Ralfy i Szpaki, ale raperzy są, no uwielbiam, bo tam po prostu nie ma jakichś takich reguł, zasad, jak inne artyści. Nie boją, po prostu to jest cudowne. Tu zachodzi taka w ogóle zmiana pokoleniowa, nie? Że no właśnie... i to widać i czuć. Za przykładem rapu pójdzie jakby większy mainstream w Polsce i też jakby, że polska moda w ogóle się bardziej otworzy i że to przejdzie na ulicę, ludzie będą bardziej otwarci kolorowi? Tak, zdecydowanie. Ja jestem przekonany, że tak już się powoli zaczyna dziać, że to wszystko, co się, te zmiany, które zaszły w społeczeństwie jakby pod kątem też, wiesz, jakiejś tam samoekspresji, nazwijmy to tak, są, no, to są milowe kroki wszystko, bo jak ja sobie przypomnę, tak jak rozmawialiśmy przed rozmową o tym, że no i troszeczkę tak pół żartem, pół serio, no ale ja pochodzę z miasta, w którym pomalowanie włosów w latach 90. to wiązało się niemalże z ryzykiem utraty życia. No, trochę się z tego śmieję, a trochę mówię to na poważnie, bo naprawdę pamiętam dużo tego typu sytuacji, gdzie na przykład właśnie przechodząc jedną stroną ulicy z jakąś kolorową fryzurą, miałem awaryjnie w ręku czapkę, żeby szybko ją założyć albo ewentualnie przebiec na drugą stronę, więc kilka takich paranoi mi towarzyszyło, które dzisiaj absolutnie wszystkie już wyparowały i wszystkie się zmieniły. Myślę, że momentalnie w jakiś taki mój pancerz i chyba w to, że to mi tak naprawdę dodaje pewności siebie w jakimś tam stopniu, ale już żebym znowu się tutaj nie rozwodził o sobie, bo mówiłem wczoraj o tym strasznie dużo, to bym cię chciał zapytać o taką rzecz, której nie mogę sobie odmówić tego pytania. No. Ciekawy jestem bardzo, czy w ogóle widziałaś to. Mianowicie chodzi mi o wczepienie. Wczepienie sobie diamentów w czoło przez Lil Uzi Verta, takiego rapera ze Stanów Zjednoczonych. Czy mi się to podoba? Tak. Mi się podoba wszystko, co ktoś robi, to jest jego styl. Że to ma wyglądać jak styl, a nie przebieranie. I nawet jakby zielone buraki wsadził. I like it. To jest twoja ekspresja. Ja ostatnio uwielbiam te kolczyki z sałaty, takie coraz częściej. W ogóle sałata się pojawia jako jakiś motyw naszyjników, no, biżuterii i tak dalej. No, w raperach i tak dalej. No, może być. Cokolwiek, co działa, żeby przekazać... no bo uważam, że stylizacja, jak się ubierasz, to jest przekazanie who you are w danym momencie też. Nawet jak ja mam ten sam styl od dzieciństwa, ale to jest też, czasami się podkręca, nie podkręca, że to jest bardzo ważne i ja nie rozumiem, dlaczego są takie, no dla mnie to jest szok, że no dzisiaj dostałam tyle komentarzy, że ja negatywne.
I to są przecież tylko ubrania i dodatkowo jestem kobietą, bo wiem, że tu faceci nie mogą się do końca ubierać, jak mogą są. Mogą wszystko. Nie zawsze. Tylko im się tak wydaje, że nie mogą. A tak spojrzałem na siebie, kim ja dzisiaj jestem, to Krzysiu, my się zamieniliśmy miejscami, bo ja widzę cały czas mentalnie, jestem w Japonii. A ja widzę siebie. A ty zawsze miałaś takie podejście właśnie takiej otwartości i ekspresji, czy jakoś to dojrzewało w tobie? Zawsze, nawet bo jestem urodzona w Szwecji, no to wiadomo, tam wszystko musi być politically correct, ale też byłam w Buskozru jako dziecko, już wtedy kokardy, lakierki, zawsze. Ja uwielbiam ekspresję przez właśnie ubrania, styl, makijaż. A słuchaj, czy wiesz może skąd się to wzięło? W którym momencie to przyszło do ciebie, szwedzkiej. Bo ja się na przykład na tym bardzo często zastanawiam i powiem ci, że nie do końca znam odpowiedź, dlaczego tak właśnie jest. A wiem, że musi ona gdzieś być, że gdzieś że psychologicznie to siedzi w tobie. Na pewno to we mnie siedzi z jakiegoś powodu. Jakbym już miał strzelać, to bym obstawiał, że gdzieś może mój ojciec mnie kiedyś bardzo, bardzo mocno namawiał, wręcz zmuszał do zakładania pewnych rzeczy i później jakby to się przerodziło w jakąś formę buntu, że nie, ja muszę po swojemu. Zmuszał do rzeczy takich inaczej. Normalnych jak inni, czy do... Właśnie tak pomiędzy. Nie było to, wiesz, nic jakiegoś takiego szczególnie ekscentrycznego, ale pewnie było to coś, co mi się bardzo nie podobało mimo wszystko, bo moi koledzy generalnie tak nie chodzili. Mój tata był chyba, jest właściwie dalej dosyć ekscentryczny cały czas, jeżeli chodzi o jakieś właśnie takie wybory stylizacyjne i lubił właśnie szaleć, ale też bardzo mocno lubił mi właśnie jakby wkładać do głowy to, że tak. I być może to właśnie, wiesz, ze wszelkiego rodzaju zakazu tak naprawdę bierze się później jakaś potrzeba buntu wobec tego, dlatego właśnie pytam się, żaden jak to u ciebie bunt. Wyglądało. Moja szwedzka babcia nigdy w życiu nie pracowała, tylko imprezowała. I ona tak się ubierała jak ja, tylko rozmawiamy lata 40, 50 i tak dalej, no perły, to po niej mam, bo pamiętam, że to strasznie podobało, no perły zostały, bo jak ją przytylałam, to były te milion perły. No i mówią, że tak samo jak, bo ja też zawsze mam takie kokardy ogromne, dzisiaj nie włożyłam, bo nie miałam fazy, ale to po niej wszystko. Mamie u mnie w rodzinie to moi rodzice, no szmaty. Czyli to był po prostu jakiś autorytet, na który patrzyłaś i tak, myślałaś tak, sobie, nie, że chcesz tak. wyglądać podobnie. Bo tak jak mówię, no dzisiaj można by było dużo jakby tych rozwiązań, tej zagadki znaleźć i dużo, dużo sobie właśnie dopowiadać, że no ja na przykład kocham świat, który jest różnorodny, jakby bardzo lubię, kiedy po prostu każdy ma jakby własną ekspresję i wyraża ją we własny sposób i wydaje mi się, że w ogóle im bardziej jest różnorodnie i zróżnicowanie na świecie, tym ciekawszy jest po prostu i z tego wiadomo, że z jakichś miksów i tak dalej zawsze się biorą różne ciekawe rzeczy. No ale tak jak mówię, no jeszcze na pewno gdzieś psychologicznie coś musi być do tego wszystkiego, tak jak u ciebie powiedziałeś, że to był jakiś rodzaj autorytetu, u mnie to był być może jakiś rodzaj buntu. A jak jest u ciebie, Krzysiu? Ja wychowywałem się w Polsce w takich latach 90., gdzie myślę, że każdy zakup nowego ciucha wiązał się przy okazji z kalkulacją szans dostania w łeb. To było jak w takiej grze RPG, gdzie masz procentowe szanse trafienia, to były szanse trafienia ciebie przez kogoś. Jakby wtedy taką aplikację wymyślili, dużo pieniędzy, w małych miastach szczególnie. To jest, wiesz, na przykład, no nie wiem, różowa koszulka 100%, jakby w zależności od koloru, kroju i tak dalej. No to była rzeczywistość, w której się naprawdę żyło w Polsce. Mam wrażenie, że teraz Polska się trochę zmieniła. Aczkolwiek no też pełnego krajobrazu myślę, że żadne z nas tutaj nie ma. Aczkolwiek myślę, że no, w moim przypadku to było tak. Ja też oczywiście jakby nie porównywałbym się do was, jeśli chodzi o jakby stopień ekspresji. Aczkolwiek myślę, że robię sobie w swoim życiu jakiś taki progres i gdzieś znajduję w sobie jakby... Odwagę czy po prostu znajduję, że te rzeczy są też dla mnie, tak dorastam do niektórych rzeczy, jeśli chodzi o taką rozkminę w ogóle? Tak, bo na pewno dużo jest takich sytuacji, w której, tak jak mówimy, no, gdy ta wolność zostaje ograniczona w jakikolwiek sposób i jest to ten szacunkowy który musimy gdzieś tam, z którego musimy sobie zdać sprawę i gdzie on wynosi na przykład 80 czy 90% przez bardzo, bardzo, tak. bardzo długi czas. Ale właśnie to po tym... za ubior tak. to jest dla mnie nie do pojęcia. Tak, ale no bo... to jest coś, co funkcjonuje do dzisiaj. Wtedy... To znaczy, jak się wejdzie do internetu, no to jakby ocenianie ludzi przez pryzmat wyglądu jest wciąż, znaczy wyglądu ubioru jest wciąż bardzo obecny. Tak, chodziło mi o to, że po pewnym czasie musisz jednak mimo wszystko wytworzyć sobie taką reakcję obronną, że okej, no skoro ciągle ktoś mi zabrania noszenia tej różowej koszulki, to ja ją w końcu po tych 10 latach do
wynędzę za przeproszeniem założę, bo i uderzę tą pięścią w stół, żeby się troszeczkę zbuntować wobec tego mechanizmu. Może znaleźliśmy właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak bardzo lubię różowy. Nie, to prawda, no jakby masz ochotę się troszkę zdystansować do tych ograniczeń i tak dalej. Ja w moim życiu bardzo ważną rolę spełniła Japonia, bo ja przez ostatnie 5-6 lat mieszkam w Japonii, tak powiedzmy na pół gwizdka z Polską i Japonia ma ten klimat społeczny taki, no bardzo pozwalający ludziom na ekspresję w zakresie konkretnie wyglądu. No, zachowania myślę, że mniej, jakby zachowanie tam jest pewnie utemperowane, musi być przewidywalne i zgodne z pewnymi konwenansami, ale co do wyglądu, tam ludzie naprawdę jakby się nie oceniają nawzajem. No właśnie, z czego to wynika tak kulturowo? No bo on chyba patrzy na to tak samo, jak ich poezja ma, że to jest ekstensja siebie, że to jest sztuka. I chyba o to chodzi, że nie można do końca krytykować sztukę, bo to każdy będzie miał różne opinie i to jest też... Tak, ale też żeby troszeczkę skontrować, to słyszałem dużo takich głosów, że pomimo tego, że nie oceniają się na zewnątrz i jakby nikt jasno nie sprawi ci werbalnie krzywdy, mówiąc na przykład ty jesteś ubrany śmak, owak i jakby jeszcze dodając do tego jakieś tam epitety, podobno tego nie robią, nie uzewnętrzniają się z tym, ale wewnętrznie tej oceny jest bardzo, bardzo dużo. Spotkałeś się z czymś takim? No i presja też na własny styl i tak dalej. Hmm. Czy to musi być wszystko perfekcyjnie, no to dwukierunkowe. Tam na pewno bardzo dużo mają przywiązania do detali. No tego, co Japończycy chowają i zachowują dla siebie, tego się często po prostu nie dowiesz. Nie? To my tylko możemy z europejskich książek. To... Wiadomo, że to jest tak, jak już się rozmawia w kręgu jakichś tam bliższych znajomych, no to ktoś tam czasem coś skomentuje, że o, ten koleś, którego dzisiaj widzieliśmy, ale był zwariowany. Ale wydaje mi się, że w tym nie ma jadu, w tym sensie, że oni, jeśli się wypowiadają, to raczej wolą się wypowiadać o tych osobach, które im się jakoś podobały, albo że negatywne komentarze są w ogóle w Japonii jakoś kulturowo niemile widziane. I niekulturalne. Oczywiście to, kto... Jak ktoś coś sobie pomyśli i zachowa dla siebie, jego sprawa, nie? Ale chodzi mi o myślach, które generalnie wrzucasz na zewnątrz, że ta granica w ogóle negatywnych opinii na temat rzeczywistości w Japonii jest dużo jakby bliższa, no dużo mniej tego z siebie się wyrzuca niż... Nie chcę mówić, że w Polsce, ale w ogóle gdziekolwiek chyba na świecie. No wiesz, no trudno jakby w Japonii z jakimkolwiek miejscem na świecie, wydaje mi się, że porównywać, bo to jest taka rzeczywistość, do której wchodząc, to od razu no, możesz się poczuć, jeżeli chodzi o wyrażanie siebie maksymalnie po prostu wolny. Nie, ty byłaś w Japonii? Nie ma tam zupełnie żadnego zagrożenia. Przede wszystkim w sytuacji, w której nie ma żadnego zagrożenia przemocowego, no to tym to bardziej. To prawda, to jest też jakby no, tutaj jakby też ważny czynnik, tak, że tam tak, nie ma tak. zagrożenia przemocowego. A bardzo wielu miejscach na świecie cały czas takie zagrożenie jest. Ja się z tym regularnie spotykam. Tam nawet mafia współpracuje, jak już coś z policją i nie ma. Nie mam. No nie, no też ma, jakby jakuza japońska też ma lepsze rzeczy do roboty niż słuchaj, tam mafia ludzi Yoshi Yamamoto pomyka po prostu skrojony na miarę. No nie, no totalnie. Ja myślę, że oni mają bardzo czasem ogarnięte fity. Z pewnością, jak każdy niemalże Japończyk. Chociaż nie, no to japońscy gangsterzy myślę, że stereotypowo są w takim taki styl jakuzy. Jest to włosy na żelu, takie spiczaste. No seksy. Opaleni często. Fajne. Są takie rzeczy... No, jest pewien look taki, nie? Japońskiego typa lubią Jean-Paul Gaultier. To zauważyłem. No, okay. Bo to jakiś idzie, bo tego on zrobił przez tą kolekcję z tymi tatuażami, takie te mesh tops, nie wiem, czy znacie. No, to jest inspiracja od nich po prostu. Ale generalnie bardzo lubią vintage też, prawda? Bardzo, tak, no mój dużo... dealer od ciuchów, ja mam jeden w Londynie, drugi tam. Nigdy go nie widziałam. Jak pojechałam, to akurat go nie było. No, to ja mam połowę mój archive stamtąd. One uwielbiają, to jest szanują i po prostu... No tam jest najlepsze polowanie na vintage. Jak to w ogóle funkcjonuje? Zainteresowało mnie pojęcie dealer od ciuchów. Jak to, jak się... Ja tak żartuję. Nie no, rozumiem, ale jak to funkcjonuje w świecie, jak się pracuje jako stylistka, to jest gromadzenie taki, kolekcji? To jest taki osobnik, który czeka z darmową działką i sobie mija jednego drobnego materiału i cię uzależnia. To jest przymierzanie właśnie. A później sobie wpadasz, wpadasz w ten rytm. No ja trochę inaczej niż normalny stylist, szczególnie w Polsce, no bo nie mają takiej
takie zapasy jak ja. Ja kiedyś nie byłam w stylistką, w ogóle zaczynałam jako fotograf zespołowy, ale zawsze uwielbiałam ciuchy i kolekcjonuję tak na poważnie od 97. No jak jesteś w Londynie, to jest niemożliwe nie zacząć i tak się zaczęło po prostu. Mhm. I halleluja, że mam te zapasy, bo zawsze mogę kogoś szybko wystylizować u mnie. Ale to nie jest normalne, bo no, ludzie chodzą po showroomach i tak dalej. Tutaj nie ma coś dobrych ciuchów, w ogóle jest ciężko. To się do kupienia w Polsce. Tak? Do kupienia to też, ale do wypożyczenia. No jak chcesz... No tak na szybko to pewnie jest to jakiś tam problem, ale też wiesz, no dużo tej sprzedaży się przenosi do internetu, więc mimo wszystko... No właśnie, to trzeba mieć przynajmniej dwa tygodnie. Jak ktoś przychodzi, stare, jutro mam koncert, ogarnij mnie, no to... Ale wydaje mi się, że jest niewiele, stosunkowo niewiele właśnie takich vintage shopów internetowych. Co myślisz o tym, że jakieś takie sklepy z odzieżą retro raczej na świecie nie funkcjonują w jakiejś ogromnej ilości? Czym być może jest taki sklep, którego ja po prostu nie znam, tak duży jak na przykład, nie wiem, Farfetch. No Farfetch jest najlepszy. No, tylko Farfetch jest, wiesz, no tam trudno mi znaleźć jakieś rzeczy retro na przykład. A czy jest coś takiego, który taki po prostu wielki ciucholand online? O coś takiego mi chodzi. Nie, właśnie nie ma. Nie ma, to no właśnie. Trzeba mieć te dealery, ja też współpracuję z Stevie Stores Relic Vintage. On już największe kolekcje miał Vivian Westwood, on już zaczął 91 i teraz ma swoje studio. No to trzeba znać tych wszystkich ludzi po prostu, bo chyba nie ma. Ale myślę, że to się zmieni, bo już robi coraz więcej popularne. No jak Vivian pójdzie z drugiej strony, to dopiero będzie impreza vintage'owa. Chciałbym trochę zrobić taki krok do tyłu, bo może nie wszyscy wiedzą, jak w ogóle wygląda praca stylisty i praca z stylistą. Jaki jest taki standardowy flow współpracy z tobą dla artystów? Dużo nerwów, zepsute plecy, bo musisz z tą Ikeą torbą łazić. Można mieć asystentkę, ale ja muszę dotykać, zobaczyć, to szybciej mi pójdzie. To jest ciężka praca, to wcale nie, że ja siedzę i pompony i szampan piję, tylko po prostu, jak się mówi, zap***am. No ale powiedzmy, jestem artystą, właśnie zacytowałaś taki przykład, że jutro mam koncert, czy wkrótce mam koncert i to jest taka typowa sytuacja, tak? Potrzebuję ciekawej stylizacji, no, czy wymyślić jakiś motyw przewodni na pewien okres kariery? Znaczy jak już artystę znam, to już wiem, w co go ubrać. Jak przyjdzie ktoś nowy, no to po prostu musi przyjść i przechodzimy cały archive, też mam własną markę, no to zawsze się coś znajdzie. To jak mówiłam, dla mnie jest łatwiej. Ja rzadko chodzę do sieciówek, czasami muszę to robić, ale też chodzę po polskich vintage shopach, bo są niektóre bardzo fajne. Nie ta najwyższa półka, ale można tam kombinować. A jak dużo jest takie archiwum? Moje? Ten pokój chyba ma 16 albo 18 kwadrat, 3,2 wysokości i mam tak podwójne... Ale czyli ile to jest, nie wiem, przedmiotów, ciuchów? Chodzi o rząd wielkości. nie liczyłam ale nigdy. Ale setki, tysiące? No tysiące to chyba nie, ale tak z 500 różnych ciuchów, potem są buty, torby, no pełno, jeszcze mam magazyn z tymi rzeczami. No jest bardzo. Najwięcej mam Vivian Westwood, bo kocham i uwielbiam, ale takie 90s, jak prawdziwe tkaniny i nieco ten mąż teraz robi. Musicie przyjść zobaczyć. Ja mi się wydaje, że nigdy nie byłem. To zapraszam. Że pewnie sama praca stylisty to też się wiąże z różnymi stopniami jakby trudności, bo pewnie kiedy ma się naprzeciwko osobę, która jest kompletnie nieświadoma, jeżeli chodzi o modę nie ma gdzieś tam ugruntowanego... ukształtowane jakieś tam jeżeli chodzi o ciuchy, to ciężko coś komuś takiemu wskazać, wydaje mi się. Bo ja jestem niecierpliwa, jestem wybuchowa, jestem bardzo czarno-biała i uważam, jak do mnie przychodzą, no patrzcie na mnie, for God's sake, ja nie zrobię acne styling, tylko wiadomo, że podkręcę trochę tą fasolę. I jak szczególnie przyjdzie do mnie, bo kobiety zawsze są niepewne siebie i potem z brak zaufania też zastanawiam, no to przepraszam, po co przyszłaś po stylizację? Jak zero zaufania, to jest taki problem, ale też można to przeskoczyć, ale miałam takie sytuacje, że może po prostu czułam, jakbym miała 18 lat i ktoś na mnie krzyczy po prostu. Ja jestem tą stroną chyba, która stymuluje stylistę zawsze mimo wszystko. Wydaje mi się, że często to na pewno się wiąże z pewnego rodzaju oszczędnością czasu, niestety brutalnie mówiąc też, bo ja na przykład jestem obsesyjnie jakby zafascynowany wieloma rzeczami, które się w modzie dzieją i śledzę to notorycznie, wręcz wydaje mi się, że pewnie to byłaby druga rzecz poza muzyką, której poświęcam najwięcej czasu.
tak, mógłbym strzelić, być może gdzieś to tam. Tak czy inaczej, no chciałbym w najbliższym czasie, ale na pewno gdzieś tam na podium, moda by na pewno gdzieś tam na podium zasiadała moich zainteresowań. I wyparowałem, co chciałem powiedzieć. Czyli nie marnujesz czas. I nie, chodzi mi o to, że przed koncertami na przykład bardzo często jest tak, że po prostu nie masz czasu na to, żeby tak mocno się zagłębić w temat, żeby znaleźć cały gotowy set, bo to wbrew pozorom jest dosyć dużo czasu. Dobranie tam, nie wiem, dwóch czy trzech jakichś tam setów koncertowych, w zależności od tego, co się konkretnie dzieje. I często właśnie z takiego praktycznego względu troszeczkę stylista jest twoją drugą głową, jak masz wiesz, taką hydrę i jedna osoba podrzuca fajne pomysły, druga podrzuca fajne pomysły, to wtedy można z tego coś fajnego ulepić. Jest zaufanie i współpraca, dlatego wierzę, że artyści powinny, nie tak zmiana, każdy coś zmienić stylisty, bo to jest, nie mówię, że na zawsze, ale daj to przynajmniej 2-3 lata, żeby wypracować coś i potem właśnie to działa tak, że nie trzeba myśleć, tylko się dzieje po prostu. Dobrze, a ty na przykład, jeżeli chodzi o styl, w którym ubierasz swoich podopiecznych, którzy się do ciebie zgłaszają, to jakbyś określiła ten styl, w którym najlepiej się czujesz na przykład? Czy bardziej jest to właśnie moda azjatycka, czy bardziej jest to moda europejska, może jeszcze w ogóle w jakiejś innej stronie amerykańskiej? Good question. Bym raczej powiedziała, że ubieram ich to, co mają w sobie, jako ich. I że niekiedy... Tak, ale do tego też jesteśmy w stanie dostosować jakieś narzędzia, które, wiesz, no to u mnie zawsze musi być Anglia i Japonia. Gdzieś tam zawsze to podkręcam. Mm-hmm. Nawet jak prosty garnitur, muszę jakiś patyk, no to chyba to, Anglia i Japonia. Mm-hmm. Chyba tak to, no. Ale Vivian Westwood to zawsze tam próbuję podkręcić. No bo uwielbiam, to mi pasuje. I do artystów to bardzo pasuje. To musisz posłuchać kawałka BDS-a pod tytułem Vivian Westwood. Tak? A jest. No. Jest. Kawałek. Też go lubię, też go. Ciekawa dla mnie jest ta właśnie relacja artysty ze stylistą. No, ja jakby nie miałem z tym styczności z pierwszej ręki, ale no, stykam się z różnymi artystami, widzę jakby jak oni się rozwijają i widzę ten dialog. Ty, Kuba, jakie masz doświadczenia na tym gruncie? Na gruncie pracowałeś moich... kiedyś dłużej z jedną osobą, czy...? Tak. Pracowałem już właściwie z 3, 4, może nawet 5 stylistami, stylistkami w różnych gdzieś tam okresach czasu. Jakie mam doświadczenia? No wiesz, to różne. No pewnie raz było lepiej, raz było gorzej. Też pewnie często wynikało to ze mnie, że ja gdzieś tam właśnie nie byłem do końca ukształtowany i do końca nie miałem jakby pomysłu na siebie. Takie momenty też się pewnie zdarzały. A teraz wydaje mi się, że gdzieś tam jestem już dosyć mocno ukierunkowany na to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o modę. Bardzo lubię w ogóle duże rzeczy. No to super, w ogóle no, super to wszystko wygląda. No bardzo lubię taki naprawdę ciężki oversize, koreański przede wszystkim. I to są jakieś takie kierunki, w których pewnie najczęściej się zapuszczam. Ewentualnie bardzo lubię też undergroundową rosyjską modę, proszę ja ciebie. Takie marki jak na przykład Hedy Riser, wszystkie te rzeczy, które wychodzą oddolnie i później się z tego robi jakiś tam szerszy zasięg. Jaka to jest rosyjska? Rosyjska moda jest bardzo mroczna. Wiesz co, jeżeli miałbym ci podać... Jakieś takie gopnikowe klimaty? Chyba bardziej bym to porównał mimo wszystko jakby z Misbehave jest bardzo wschodnie, co nie? Okay. Jakby Misbehave jest bardzo wschodnie, ale dużo tych rzeczy, które na przykład oglądam właśnie z Rosji, które nawet ciężko jest gdzieś dostać w sklepach i tak dalej, to są takie rzeczy właśnie w bardzo takiej mrocznej stylistyce, jeszcze mroczniejsze niż Misbehave. Taki wczesny Raf Simons. O właśnie, wczesny Raf Simons, dokładnie, którego uwielbiam swoją drogą. Też o, ten early Raf Simons. Te pokazy z tymi rusztowaniami stare, tam chyba to był 1999, o ile dobrze pamiętam, albo 2000. Ty mówisz jeszcze pewnie o jeszcze starszym. No może, ale to też była fajna epoka. O jeszcze starszym, epoka. Ale wiesz o które mi chodzi? Taki dużo skóry, tam było dużo czerni. No zresztą zawsze jest dużo czerni u Rafa. No mi się wydaje, że on zawsze tak robi. Przecież mylą te wszystkie pokazy. No to może być. Byłam na milion jeden, przestałam chodzić. Przy jednym się zawiesiłem i szczególnie tam pamiętam, że dużo zdjęć. Pamiętam tylko te plastikowe, te napisy takie, że udusiłaś w tym stroju, ale ładnie wyglądał. Nie przemyślił temat. Mi się to podobało, bo ja mocno szukałem jakiejś takiej na początku, jak wymyślałem sobie cały koncept na płytę, która się nazywa Romantic Psycho, to gdzieś bardzo mocno się inspirowałem filmem American Psycho, a co za tym idzie, tym co się tam dzieje również jakby jeżeli chodzi o ciuchy. Na pewno ostatnio widziałem takie płaszcze, jak się nazywają, transparentne, które były ubabrane krwią od wewnątrz, tak jak w tym filmie z tą piwą.
tak mi to wpadło i wypadło, ale wydaje mi się, że tam coś Raf Simons miał z tym wspólnego, tylko trochę żegluję po nieznanych wodach, więc nie chcę w to iść. A jak to wygląda, ten proces, jak przychodzi do ciebie artysta, czy w ogóle no, klient w rozumieniu, osoba potrzebująca stylisty, jak wygląda proces jakby analizy tej osoby i znalezienia czegoś dla niej konkretnie? No po tylu latach, co ja już w tym siedzę i różne ludzie przebywały w różnych stanach, to dla mnie bardzo szybko. Wiesz, jakoś mam taki, mówmy, że to talent, że wiem, o co chodzi i też wiem, czego będziesz się bał i tak dalej. I dla mnie to nie jest jakiś trudny proces. Mhm. A gdybyśmy mieli Krzysia tak na przykład troszeczkę uekscentrycznić, to co byśmy tutaj mogli wymyślić? No ja bym leciła tutaj Jojo Mamoto. Ale taki vintage, bo ogólnie nie lubię, uważam, że moda, nie wiem co, okej, może jeszcze Greg Owens tam, brawo for him, ale 2002 to już coś stało, weszły, zrobiło za komercyjnie, raczej moda zawsze była komercyjna, ale coś mi się tam nie spodobało, ja zawsze referuję do starszych rzeczy. A fryzurę masz jak Reika Wakubo z kolei. Albo jak Bjork. Albo jak Bjork też, no. Tak, tak. Dobry name dropping tutaj robimy. Tak, 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 tak. Widzę, że znasz tę historię. Cóż, no człowiek nie jest taki, żeby się troszeczkę tam od czasu do czasu nazwiskiem nie popisał, jak już je zapamiętał. I obraz też. No a co myślicie o tym, że no bo wszystko to, co, o czym tutaj mówimy, jednak jest wiele ludzi, którzy w pewien sposób to odrzucają, znaczy moda ma trochę taki wizerunek czegoś snobistycznego, czegoś, co nie jest relewantne dla ludzi poza jakimś tam wybranym gronem, że to jest jakby świat w sumie pieniędzy, kariery i tak dalej. I wiele ludzi przez to ma takie krytyczne podejście, że to jest taka zabawa, wiecie, jak w filmie Igrzyska Śmierci, że jest to taka klasa arystokracji, która chodzi gdzieś tam w jakimś odklejonym świecie i ludzie trochę tak odbierają świat mody. Ja kompletnie to neguję, bo wydaje mi się, że to jest też jakaś skrajność modowa, ludzie, którzy na przykład noszą tylko drogie ubrania. Wydaje mi się, że cała esencja tego to jest trochę tak jak w życiu. Budzisz się, myślisz sobie, okej, no dzisiaj mam taki nastrój, że chciałbym by, może nie wiem, iść sobie coś kupić i tak dalej, a później z kolei masz jakiś taki nastrój, że trochę dłuższa asceza też ci dobrze robi i wydaje mi się, że też ten złoty środek jest najważniejszy. Ja na przykład zarówno kocham vintage shopy i stare ciuchy, które kosztują po 2-3 złote, jak i od czasu do czasu też jakby drogie ubranie, które gdzieś tam mam świadomość tego, że czasami jest nawet zbyt drogie pewnie, ale z drugiej strony jest warte, tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić, więc wiesz co, no możemy tak siedzieć i się pastwić nad jakimiś zjawiskami, które typu, nie wiem, że Beyoncé i Jay-Z zrobili sobie teraz nowego, customizowanego Rolls Royce'a za 29 milionów no to dolarów i tak dalej. I zawsze wiadomo, jakby to można iść z tym wszystkim daleko. Wydaje mi się, że to jest jakby wszystko indywidualna kwestia, kto jak do czego podchodzi i jaką ma świadomość jakby właśnie. Tak, mi się wydaje, że ja na początku, jak się zaczynałem modą interesować, to pewnie nawet kupując jakby jakieś tam tańsze ciuchy, ale wyrażając się w trochę inny sposób niż wszyscy, czułem. To znaczy inne osadzanie, to wiadomo, to jest wszystko kwestia tego, z czym to zostawimy. Ale no nazwijmy to w taki sposób, że w trochę inny sposób niż wszyscy, to wydaje mi się, że też to było dla mnie coś, co miało na celu dodać mi pewności siebie. I to miał być jakiś taki mój mini pancerzyk w takiej opcji, że okej, no mam na sobie coś takiego, to i to, to sam sobie afirmuję, że to jest jakiś mój po prostu kostium superbohatera, wyróżniam się, mam coś swojego. I brało się to pewnie bardzo często z wielu kompleksów. Mianowicie takich, że nie wiem, no gdzieś chcesz sobie czasami odbić. Wtedy myślę, dzisiaj myślę, że już jest zupełnie inaczej. Myślę, że za pośrednictwem tego właśnie doszedłem do tego, że jestem w stanie się modą bawić i traktować ją w jakiś tam świadomy i pewnie też często zdystansowany sposób. No bo moda ma być fan. Tak jest. Musi być. I w dodatku ja zawsze mówię, często mi zadają pytanie, styl, co to jest dla ciebie? No to it's easy. Albo masz, albo nie masz. Nie możesz to kupić, nie możesz to nauczyć się, to masz coś. Czy to, ja nie muszę z tym zgadzać, ale jak ktoś ma swój styl, ja to uwielbiam. No Britney Spears, no do cholery. Ale wiesz, czasami też brak stylu jest stylem, co nie? Teraz no jakby właśnie, cała estetyka jest... normkorowa, tak, która się pojawia i tak dalej. No wiadomo, no to można patrzeć na wszystkich po kolei. Jeden może patrzeć na drugiego i każdy jakby oceniać. Ktoś może patrzeć na mnie, myśleć, co ja bym się tak nigdy nie ubrał i jeszcze, że brakuje mu tam leprikona na końcu tej tęczy na głowie. A ja mogę patrzeć na kogoś i też pomyśleć, że ja potrzebuję innej jakby linii wyrazu i wiadomo, no ta linia się różnie zakrzywia i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest
jest jakby takie błędne koło i nie ma sensu tego robić. Niech każdy po prostu wygląda tak, jak lubi, niech każdy wygląda tak, jak się dobrze czuje i no. komu się jakby dzieje jakaś krzywda, kiedy to następuje. No nikomu. No ale to jest jakiś taki wielki temat. Nie wiem, w tym kraju jest temat z takimi express yourself. Cały ale czas jest problem. Dużo też takich miejsc, gdzie naprawdę, no ja się zgadzam, że też ustaliliśmy to, że no, te lata 90, na przykład 2000 były straszne, szczególnie w małych miastach pod kątem właśnie jakiejś wolności. No ja wiem, jak pojechałam na Śląsk pierwszy raz z Warszawy, to było 98, bo już nie pamiętam, i miałam wtedy trochę punk rock i miałam taką szczękę tutaj i jakiś Vivian Westwood pierdolki. Wisiorek ze szczęką? Nie, cały t-shirt, jakieś takie punk rock belt i miałam chyba pomarańczowe włosy. No, całkiem normalne dla mnie. I przyjechałam do tego dworca i wsiadam w autobusie, żeby był śmieszny, że z Rojkiem, on przestraszony mi się pyta, czy mam jakiś płaszcz. Ja mówię, przecież jest lato. No, zakryj się, no jedziemy tym autobusem, a tu na mnie, a ja tak... Welcome to Śląsk. No a teraz na szczęście, żeby tak tylko w taki pesymizm nie popadać, to myślę, że cała ta grupa małolatów w wieku 13, 14, 15, 18 do 20 roku życia, myślę, że te młodsze osoby to już są osoby o dużo, dużo, dużo większej tolerancji. Też jakby no, świadomość, świadomość jakby tego, co nosimy w Polsce, wydaje mi się, że się bardzo zmieniło. Mi się wydaje, że jest 5 kroków do przodu. Nawet jak nie 50, ja nie wiem, czy nawet nie z 50. Okej, 50. No. A potem też mamy to, co, nie wiem, to hamowanie i do tyłu. To jest taka walka, że robi, ale idzie do przodu, to jest najważniejsze. Ja myślę, że tutaj bardzo ważną rolę w takim kulturowym ruchu pełni streetwear, który jest takim trochę wynalezieniem mody na nowo właśnie dla facetów, młodych facetów. Jak mówimy właśnie o młodym pokoleniu chłopców w Polsce, no to są często ludzie oglądający, nie wiem, ekipę Freeza i zapatrzeni w ciuchy Supreme i tak dalej. I to jest wystawienie nowego pokolenia ludzi na modę w jakimś tam konkretnym wydaniu. Jest w ogóle bardzo dużo grup społecznych, jakby nie tylko jakby moda uliczna, albo gdzieś być może część z tych grup społecznych też jesteśmy w stanie nazwać modą uliczną, ale bardzo dużo grup społecznych, które aktualnie no, najmocniej jakby inspirują świat mody, czyli wydaje mi się, że jedną na pewno z takich grup są skejci. Wydaje mi się, że to jest jakby jedna... No ale zawsze byli wszystkim... będą cool. I bardzo mocno na pewno inspirują streetwear, na pewno bardzo mocno nomada, tak mówi się, na tych gości, tak jak Skepta na przykład się nosił w Londynie na pokazie mody, jak szedł nawet chyba tam na wybiegu. No cały ten styl taki bardzo techniczny i tak dalej. To są takie nomadzie. Forbidden knowledge i te rzeczy. Tak. No na pewno właśnie normcore i później jakiś tam styl na tatusia. To myślę, że tak. I kto jeszcze z takich... I myślę to, co jest też fajne, też się tutaj dzieje. Jeszcze tak brawo się cieszę, że no, nie wiem, czy można mówić transwestyci. Osoby transpłciowe. No, przepraszam, tak właśnie, bo ja zawsze to jest to, że źle mówię. I to idzie, one też są teraz, to nie jest streetwear, ale że też kopiują. Nie w takim aż dosłownym sensie, ale że to już jest, te kolorowe ptaki już są ikony mody tutaj. W końcu dotarło tutaj trochę i super jest, uważam. Jakie jest twoje zdanie na temat streetwearu? Nie wiem, chodzę często w dresach Mickey Mouse i Adidas. Lubię, no bo to, no to jest street, jest wygodnie. Nie wiem, lubię, nie lubię. Wolę inne. Lubisz tam. No ale też streetwear bardzo wszedł jakby w te modę no lubię wysoką. Taki Jean-Paul Gaultier streetwear, albo Vivian. Musi być fikuśny. Teraz jest to wysoka moda, już bardzo często jest. Louis Vuitton to już jest męski Louis Vuitton, no to jest streetwear w wydaniu takim premium. Bardzo dużo na pewno tam jest streetwearowych rzeczy. No i Dior też. No bo to się sprzedaje. Tylko to akurat nie lubię, bo to jest takie... nie wiem. Dzisiaj była jakaś nowa prezentacja kolekcji. Jeszcze nie oglądałem, widziałem tylko. Myślicie, że dojdzie do tego, że no tak jak, nie wiem, właśnie Louis V robi kolekcję kapsułową z jakimś raperem. Już robi. 21 Savage na przykład zrobią, ale czy w Polsce kiedyś dojdziemy do tego poziomu? Kuebo, no tak, tutaj pierwsza osoba na to chyba. Kolaboracja? Moja w sensie nie, ja chyba nic takiego nie mam na koncie, jeszcze tylko nie. Jeszcze nie masz na koncie, ale w sensie, czy dojdziemy do tego, że jakby ten świat mody wysokiej ze światem rapu się spotka już w taki sposób, nie na zasadzie, że wypożyczasz ciuchy od stylisty i je nosisz, tylko już jakby nastąpi takie zespojenie tego. Słuchaj, no bardzo bym chciał, no liczę na
na to, że tak się będzie, że tak się będzie działo. No, Travis Scott również, no. Tyler, The Creator, A$AP Rocky. To są wszystko osoby, które w świecie wysokiej mody są absolutnie autorytetami. No i dlatego się zmieniło trochę więcej od, mówmy, od couture prêt-à-porter na właśnie streetwear, żeby ten market rap i to wszystko, no, o to chodzi. A co myślicie, no bo moda, znaczy jak mówimy o streetwearze, no to jest też, myślę, takie ujęcie tego tematu od negatywnej strony, to znaczy takie bardzo pozerskie, konsumpcyjne podejście do tego, chwalenie się po prostu logotypami i takie, no to jak to? Wydaje mi się, że to też jest trochę tak, że no każdy z tych ludzi musi się właśnie przekonać, jakie te rzeczy są naprawdę i to, co ktoś z tego wyniesie dalej, to już jest też kwestia kolejny raz indywidualna. Kiedy jeden spojrzy i pomyśli sobie, że całe życie chce spędzić na noszeniu już jakichś drogich ubrań tylko i wyłącznie dla noszenia logotypów. Ja osobiście nie znoszę logotypów, ja jak, przeważnie jak widzę ciuch z logotypem, to w ogóle on nie przykuwa mojej uwagi, ale na pewno oprócz miałem... Oprócz Vivian Westwood, bo to jest przepiękny logotyp. Okay. To jest no, Saturni, tak, to no to jeszcze... Jest. No, i Saint Laurent też jest całkiem ładny. Ale też bym nie założył, szczególnie, że konotacja jest już taka trochę w ogóle. Ale dziwna. Nie, logotypy out, to jest, how do you say, siara. Również tak mi się wydaje i tak jak mówię, no kwestia, że jeden po prostu myśli sobie, że będzie nosił te drogie ciuchy tylko i wyłącznie dla noszenia drogich ciuchów, a u drugiego się to przerodzi w jakąś tam fascynację i wręcz obsesję na punkcie mody. Na różnych jakby frontach, od różnej strony. A czy to nie pokazuje, że ten świat mody jest taki trochę jednak cyniczny, no bo na tym małym procencie ludzi, którzy podchodzą do mody świadomie i wyrażają siebie i tak dalej, na tym buduje się wizerunek, ale jednak pieniądze w świecie mody buduje się na tych wszystkich 95% ludzi, którzy kupują rzeczy dla szpanów. A to, wiesz, to jest moja hipoteza. Tak jak na YouTubie, no, możesz być YouTuberem, który robi clickbaitowe tytuły i tak dalej, a możesz robić jakiś content, który wychodzi naprzeciw i w ogóle, no wiesz, to zawsze jest jakaś konwencja i zawsze są jakieś przyzwyczajenia i przyzwyczajenia, które masz wybór, czy opuścisz, czy nie, czy będziesz w nich tkwił i brał i robił tak jak wszyscy, co nie? Co ja powiem, no zawsze logotypy, to jest to od czasów rzymskich. Kolor, jaki miałeś na sobie, czy byłeś szlachtą, czy nie, to się nie zmieni. Ludzie są sroki, lubią ugrupowanie i zawsze są. Ja uważam, że moda to jest dla followersów. Styl to ma creators po prostu, albo leaders. I moda niestety teraz jest taka szybka, wszystko jest made in China mniej więcej. Takie szybkie obroty i ludzie czują, że muszą być do jakiejś grupy. To się nie zmieni. To jest, jak masz ten pasek Gucci, te Philip Plain buty, to jesteś w tej grupie. I to się, myślę, że zawsze tak będzie. Ja to osobiście nie lubię, no ale... Każdy niech robi swoje, bo to jest ciekawe, jak widzę ktoś logo i te różne, i te Louiski, te Gucci. Gucci to już żygam po prostu, przepraszam. Philip Plain, ja już nie mogę, no Gucci to nie, są inne marki. Mhm. Młody projektanci, no to też trzeba wspierać, to w ogóle nie istnieje tutaj wspieranie, na przykład w Polsce. To jest bardzo ciekawy temat, to znaczy w jaki sposób, w świecie, w którym tak naprawdę jakby te największe marki bardzo dużo uwagi zabierają dla siebie, żeby odnaleźć właśnie rzeczy niskonakładowe, robione przez projektantów z Polski, lokalnych. Jak do tego podejść? I jeszcze dodam tutaj takie troszeczkę eratę do tego pytania. I jak zrobić tak, żeby zrobić coś dzisiaj w produkcji ciuchów, czego jeszcze nie było, co jest już bardzo trudne, bo ludzie już na pewno nosili tak wymyślne rzeczy romansujące i z folkiem, i po prostu z najróżniejszymi. Myślę, że to się nie da. Można lecieć nawet, jak pojedziemy w jakąś technologię. Czyli no kultura remiksu po prostu. Tak. Co możesz jeszcze wymyślić? No wszystko było zrobione. Przecież jak przejdzie całe lata 60. w modę, to były wszystkie kształty you could imagine. To się nie zmieni. Musimy tylko materiały. To by kiedyś była nowość. Taka scena w takim filmie Team America, gdzie główny bohater Gary pytał się drugiego, znaczy mówił drugiemu, że już widział w życiu wszystko, a ten drugi go zapytał, widziałeś kiedyś, jak ktoś zjada własną głowę? On powiedział, no nie, no to jeszcze nie widziałeś wszystkiego, więc może zawsze coś. Może tak będzie w modzie też. Może ktoś, kto tę własną głowę zje, zaraz znowu się pojawi. Pewnie się pojawia, bo dużo jest, bardzo dużo widzę ostatnio, że tych arabskiej ornamentyki, jeżeli chodzi o modę wysoką, też wydaje mi się, że to jest jakiś trend, który tak bo one kierują, to są jedyne klienci. People from China i Araby w odkutuje to oczywiście. Ale są takie marki, bardzo ciekawe, patrzę na takie coś, co się nazywa Forbidden Knowledge i one nie robią nic nowego, ale to jest takie nowoczesne, że czujesz, że to jest
Nie wiem, czy znacie tą markę. Ja nie. Na przykład to jest knitwear. Jak się to mówi? Drewniane? Tak, drutowane. Albo, mm-hmm. No. I jak Jean Paul Gaultier robił te takie meshy stretch, to one robią, te Cardi B była na przykład w takich sukienkach, że to jest twoje ciało, mm-hmm. z tym knitwear. No to, aha, to wiem, jest to, mówisz. Co tak, no kiedyś jasne. Już było zrobione przez Rebu. Tylko one to zrobili w nowej edycji, jeszcze high-tech do tego. No to, ale to znów, to nie jest coś nowego. A te nowego. Kurtki takie imitujące skórę, które też ostatnio wychodziły, to był chyba z kolei, nie pamiętam jak ten gość się nazywa, Andrea Rossi, Andrea De Grossi też. Tak, i te wiesz, takie tatuaże, tak? Tak. Wygląda jak no tatuaże drugie. Też troszkę robiło Vetements, bo to też no. było... No i Schiaparelli, cała ta faza. Często nawiązanie do tribali i tak dalej. Że widać cycki ze złota i to wszystko. Tylko patrzcie, to już było zrobione z 60s, 70s, Yves Saint Laurent zrobił też te cycki złote. To się wszystko powtarza. To więc myślę, że jednak... Nie można to jakoś coś, nie wiem, drzewa na głowie postawić, nie wiem co. Ty w ogóle w swojej pracy używasz takich motywów nawiązujących do historii Polski na przykład. Tylko. No i to jest akurat chyba w miarę świeże, no w sensie ja się nigdy nie spotkałem z czymś takim. No, chyba powinnam dostać jakiś medal od Polski za to, bo jestem fascynowana polską historią i nie robię nic nowego. Wszystko są historyczne, kroje trochę podkręcone, ale... hafty wymyślam, jak raki Sobieskiego i tak dalej, żeby ludzie były świadomi historii. To jest taka educational marka. Ty między innymi z Kukonem pracowałaś przy tak, takich stylizacjach tak, do tak, teledysku. Tak, ja już tam napracowałam z graffiti, może mi głowa zabolała. No. To i tam miał na sobie zbroję moją, tak. A, w tym klipie z Julią, tak? Mikołą, tak. Husarska zbroja, no. Uważam, że to jest ważne. Ja nie robię, jak mówiłam, chyba tak zaszalał po naszym wyjeździe na Ukrainę. Tak, tak się no, aż otworzył, to dziecko się otworzyło. Nie, no śmieję się. No Kuba, myślę, że jest. Że bardzo ma dużo wyrozumiałości. Ja bardzo lubię ten jego kierunek, właśnie taki szlachecko, tę sesję zdjęciowa. I potem milion teledysku, jakieś kapelusze, jakieś renesanse, mhm. jakiś ogień, no po prostu i w tym wszystkim jest taki chłopak, jak się to u was mówi, ziomal? No, from tak, the tak. neighborhood. No. Ja myślę, że w Polsce bardzo, to jest, zgadzam się z tym i wspieram to, mi się to podoba na tej zasadzie, że jak żyję sobie w tej Japonii, to widzę jak bardzo historia japońska i te jakby historyczne wszystko, postacie samurajów i tak dalej. Wszystko, Yamamoto i Semiyaki, wszystko to się przeplatrz. A widziałaś undercover, feudalną kolekcję? Nie. Świetna. No, ale właśnie, że oni tak potrafią tę swoją historię tak opowiedzieć na nowo w tej współczesnej kulturze i tam nie ma w tym absolutnie żadnej, no nie wiem, przaśności, czy jakby to jest z bardzo dużym gustem zrobione, nie? I to jakby jak ja. Branie właśnie takiej polskiej historii i przerabianie jej na jakiś taki współczesny remix, myślę, że jest super kierunkiem, bardzo unikalnym. Bo ja unikalnym. Robię też własne printy, jest w ogóle jaram się tym więcej niż bycie stylistką. Bo uwielbiam to, wymyślam takie, że Louis XIV miał imprezy i przebranie było jako polska szlachta, no w ogóle nikt nie wiedział o tym, że on miał fetysz z kochankami, mieli group sex of course i tak dalej, to są ciekawe rzeczy, no to jest tyle historii tu i trzeba to tylko serwować w lepszy sposób. To który region jest tak w Polsce najbardziej marka sexy? Region? A, w tym no. w sensie stroju, tak? W sensie stroju, tak folkowo, no. O kurczę. Muszę mówić, że tak do głowy mi weszło chłopy z Zakopanego, bo robiłam takie górale. Hafty też, tak, no, o. Sexy te spodnie. Taki współczesny strój góralski, jakby... No, trzeba stworzy. To, jakby się podkręciło, no to tak, to chyba to. I krakowski mi się podoba, nie, w ogóle lubelski, nie, to cuda są w tym kraju. W Szwecji mamy jeden i ten, niebiesko-żółty i koniec. Tam nic nie to, ma. To byłby chyba bardzo fajny w ogóle trend w polskiej modzie, jakby ludzie zaczęli jakieś elementy tych strojów ludowych To jest przepiękne. Świetna była ta okładka Woga też polskiego, gdzie były dziewczyny. Szkoda, że wzięli Łowicz. Mogliby wziąć coś więcej. Mamy też całe te a tam nie na było Mazowsze, nie było Mazowsze na tym? Tak? No, nie? Znaczy, no, a Mazowsze nie jest Łowicz? No w sensie ten, co zawsze są. Zespół Mazowsze. Aha, no to ten, co zawsze. Mogliby miks tego zespół. Zrobić. Mhm. Podkręcić jakiś vintage z muzeum. Nie, po prostu nie, mi się nie podobał. Dwa serduszka. Twoja oczy, marka, twoje atelier nazywa się 1683, czyli data bitwy pod Wiedniem. No. To jest dla ciebie... Dlaczego? Bo uwielbiam military, uważam, że ta bitwa tyle zmieniła i tyle z tego mamy. Na przykład kawa z mlekiem mamy, sernik i babkę, co ludzie nie wiedzą. To jest długa historia, ale... Okay.
wy książki pójdziecie, to zobaczycie. To jest coś pięknego, po prostu husaria. Mi ktoś przed naszą rozmową powiedział, poczytaj sobie trochę o bitwie pod Wiedniem, bo Michaela się denerwuje, jak ludzie nie znają historii bitwy pod Wiedniem. Nie jesteś Wiedniem. Że mi nie powiedziałeś? No będę się ratował tym, że nikt nie wie wszystkiego o wszystkim, pamięć mam jak rybka. Ja mam bardzo basic wiedzę, więc nie przepytujmy się, błagam. Ale naprawdę, to jest ciekawe, bo na przykład cała kultura Wiedniu z tym picie kawę, to po tej bitwie taki jeden Sobieski powiedział, pomagałeś, to wybieraj z namiotach tureckich sukces. Tom wziął kawę oczywiście, tworzył pierwszą kawiarnię w Wiedniu i wymyślił, że ta kawa była za taka jakaś, dał mleko i do tej pory wszystkie w Wiedniu raz do roku, co mają kawiarnię, mają festiwal i to by Polak co to wymyślił. I to Polacy nie wiedzą. Wcale jak się nazywa ludzi. Ten festiwal? Nie wiem, ale jest tribut do Kulczycki. Okej, okay, wezmę tę nazwę i wykorzystam ją przy mojej nowej modowej marce. No widzisz, a knajpa się nazywa pod niebieską butelką. A babka to jest podziękowanie z Wiednia do Sobieskiego, że wygrał tą bitwę i to jest turban. To kawa z mlekiem i babka, no to jest so unbelievable, jak się patrzę na to z ten kierunek. No i zrobiłam cały print z tego i potem ludzie się jarają własną historią. I to print jest super. Na bazie czego? Tego wszystkiego. W princie jest wszyscy z bitwy, ta babka, ta niebieska butelka i tak dalej. Mnie się skojarzyło, to jest randomowe dość skojarzenie, ale że w języku chińskim, mandaryńskim słowo na piwo bodajże jest bidzio, coś takiego. I pochodzenie tego słowa jest z polskiego języka podobno, bo Polacy... To jest taki dość obszerny wpływ kulturowy ale dużo, polskiego dużo języka, jeśli wyszło, powierzchniowo popatrzymy. Nie wiedzą i to jest cała moda Rob Polonaise, też nie wiedzą, ty takie jak Rokoko, Marie Antoinette, to jest od polskiej szlachty i Polska cały czas ma jakieś wpływy, tylko o tym ja nie wiem, dlaczego nie rozmawiam o tym w szkole. Muzyka, kultura, w ogóle Szukalski i tak dalej. Źródło nie... Po prostu unbelievable w Polsce, jak porównam do szwedzkiej historii, przepraszam, dad, no to nie ma porównania. No. Trochę się, myślę, może zrobiła się taka kulturowa blokada wokół tych klimatów. No i przede wszystkim też myślę, że to jest nawiązanie do jak ludzie się ubierają, nie ubierają, się boją, ekspresją i tak dalej. Jakoś odkryłam, że to jest przykre, że nawet młode ludzie, niektórzy mają kompleksy, że są Polakami, że nie do końca... No nie mówię, że trzeba być narodowcem, ale to ale słuchajcie, wiecie. To możemy iść też to jeszcze daleko i to się w pełni z wami zgadza, no ale też jest tak, że na przykład my w ogóle nie potrafimy się cieszyć jakby z tych rzeczy, które mamy, które są naprawdę mega wartościowe, mamy potężny po prostu zasób operatorów na absolutnie światowym poziomie. Tak, masę ludzi, którzy... Pod tym względem to prawda, ja tutaj porównując jakby polską scenę operatorów i tak dalej do... tokijskiej, myślę naprawdę. No tutaj nie jakby wiesz, i tak jest nadpodaż w zobacz, w ilu sferach jakby takie rzeczy się dzieją. Też na pewno, jeżeli chodzi o sztukę, o malarstwo, o design, w ogóle o graffiti, to byśmy znaleźli od cholery i ciut no wspaniałych rzeczy. Właśnie. A wiesz, no ci ludzie nie zostają celebrytami, co jest trochę smutne. Może tacy właśnie powinni być, to wtedy to słowo trochę mniej pejoratywnie by się kojarzyło. Gdyby... Albo Polska będzie miała renesans i wracała... I odkrywała te rzeczy, no bo już było tyle. Aby nie za późno tylko. To. No nie, ja to zaraz załatwię. Ja myślę, że właśnie mamy do czynienia z sytuacją takiego wąskiego gardła na tą kulturę nawiązującą do polskiej historii, przez to, że ta polska historia trochę się zaczęła, tak upolityczniła się, nawiązania, jakby pojawiła się cała branża odzieży patriotycznej, która tak trochę jakby ukontekstowiła symbolikę, nie wiem, husaria na przykład. No to straszne, dość jednoznacznie to się kojarzy straszne, w tym momencie z pewnym takim obszarem, z którym jacyś młodzi ludzie reprezentujący inne wartości nie do końca chcą się utożsamiać. I to powoduje, że to, o czym mówimy, że jakby szukanie nawiązań do polskiej historii na nowe sposoby, według mnie jest super takie, no to jest bardzo ciekawa rzecz. I no trzymałbym kciuki, że tak będzie. Ale to jest trochę też smutne czasami, że my jakby w rzeczach, które w jakichś tam symbolach widzimy tyle sensu i ile byśmy sami chcieli zobaczyć. Tylko i wyłącznie co nie? I dopisywanie do nich jakichś tam kolejnych rzeczy. Raczej powinno się zawsze, wydaje mi się, że te łatki zrywać i te metki, myśleć sobie, po prostu przepraszam, wali mnie to, czy ci ludzie tam noszą takie rzeczy, czy nosi to taka grupa społeczna, czy to trochę tak jak ze słuchaniem jakiejś muzyki na przykład. Coś lubisz jakby szczerze, to po prostu myślisz
sobie, że nieważne, no, że słucha go taki i tamten. Ja bardzo często słyszę jakieś głosy, a bo to młodzi ludzie czy coś takiego. Ja myślę, co by mnie to obchodziło w takim przypadku, gdyby mi ktoś tak powiedział, gdybym ja na przykład słuchał, nie wiem, no, Travisa, jakbym chciał gdzieś tam pewnie zahaczyć, to też ma bardzo duży fanbase, który pochodzi z tego przedziału 11, 14, 15 i tak dalej. A to myślę, że to nie ma właśnie często sensu robienie sobie takich blokad w głowie, ale wiem oczywiście, Krzysiu, o co ci chodzi i totalnie jakby to rozumiem, bo też myślę, że czasami się na tym łapię, że tak właśnie jest, myślę sobie, tu może mi nie wypada z tym, czy coś takiego. Później się jednak trochę drapię po głowie, myślę sobie, a co mnie tam, jakby miałbym ochotę to założyć z orłem, to bym założył z orłem. Wiadomo. No właśnie to też taka kontrkultura musi tak wyglądać. No musisz pewne granice przekraczać i w momencie, kiedy już pierwsi... I to, no, to rola sztuki tutaj jest bardzo ważna. Artystów, no też jakby w dzisiejszym takim krajobrazie popkulturowym właśnie rap zaczął pełnić bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o taki rozwój w ogóle myśli estetycznej polskiej, tak mi się wydaje. No dzieciaki patrzą tylko na rap, No właśnie, nie? Tak raperzy stali się takimi pochodniami w ogóle, które no super, wskazują w końcu drogę. To... Też tak uważam. Cała nadzieja tutaj. I tutaj akurat ta pochodnia, która już gaśnie po prostu. Nie, no śmieję się jeszcze. Mam nadzieję, że będzie to żywym żarem płynęła oczywiście ze strony moich kolegów i w ogóle całego tego sektora, że to będzie trwało jak najdłużej. Czasami się zastanawiam w ogóle, gdzieś tam kolejny etap, jak ten rap będzie wyglądał za 10-15 lat. To jakoś mam takie przekonanie, że jak sobie patrzę na przykład na takie rzeczy, które robi Kid Cudi, to mam wrażenie, że to będzie coś zbliżone do tego, tylko jakby w szerszej skali, że dużo osób będzie robiło tak, czyli minimalna ilość tekstu, coraz większa ilość elektroniki. Niestety, bo też powoli zaczyna się dziać coś takiego, że ludzie, mam wrażenie, że czasami są trochę zblazowani, myślą sobie, już wszystko słyszałem i tak dalej. I wtedy jest się troszeczkę trudniej wymyślić na nowo i zredefiniować. Więc to będzie pewnie jakieś wyzwanie, które będzie przed rapem stało i pytanie, czy wtedy on cały czas będzie jakby dla ludzi właśnie atrakcyjne. A ty słuchasz w ogóle rapu polskiego? Nie. Jak muszę, to posłucham jakiś kawałek. I tutaj ta pochodnia gaśnie właśnie. A szwedzkiego to... Nie, absolutnie a Janglina nie. Na przykład kojarzysz taką... Janglin? Kojarzysz taką postać? Nie? Szwedz nie mam. To jest osoba, która ma ogromny też wpływ na modę właśnie. Ja tylko stary, bo ja kiedyś byłam hip-hop girl in the 80s, no to niestety jestem Run DMC, Public Enemy. Twoje dwa piosenki słuchałam i Wojtek Sokół i Kukon i na tym się skończyło na razie, ale muszę się wgłębić, bo to jest językowe. Czasami ten rap jest taki jak teleekspres, że mój mózg nie, bo to trzeba rozumieć, o czym śpiewa też. To nie są tylko rytmy. Tak. No i nie chcę obrażać kogoś, że tak nic nie rozumiem. Chcę to zrozumieć. A masz jakichś takich raperów być może właśnie ze Stanów, którzy modowo uważasz, że są guru albo że są świetnie ubrani? Nie, no jeszcze nie. No ty najlepiej się na razie ubierasz. Ale nie, ja nie mówię w ogóle, to bardzo dziękuję. Nie, bardzo dziękuję. Ja myślę, patrzyłam na wszystkich, szczerze mówiąc. Ja myślę, że są pewnie lepiej ubrani ode mnie, ale na tylko pewno... one się ubierają tak, niestety, taki, powiem. Nie inspirują mnie. No, ale A$AP jest na przykład wybitny, uważam. Że jest ubrany świetnie. Co myślisz o stylizacji? I uważam, z chusteczką jest, na głowie. Tak, już nie patrząc na niego nawet z perspektywy jakby rapera, czy i tak dalej, że jestem mu bardziej przychylny, czy coś takiego. Tylko myślę, że to jest po prostu obiektywnie jeden z najlepiej ubranych gości na świecie, który ma super stylówę, jest super estetyczny. A właśnie to może nie z rapu, może w ogóle jakby ze środowiska, nazwijmy to celebrytów, czy osób popularnych w Stanach, na przykład, nie wiem. Musi być w Stanach. Ezra Miller na przykład, lubisz? Tak jakoś z Stanami mam takie, zawsze wolę angielskie artysty, bo one zawsze podkręcają w takim fikuśnym, ale powiem, że ja chyba nie mam nikogo, kto mi tak... No to jakiś artysta, to jest, no jak, w ogóle się nie zastanawiałam. No patrzysz, Harry Styles, fajnie ubrany czy nie? Tak już obiektywnie. Tak, fajny, fajnie. It's okay, ale też trochę jest za dużo tego, nie wiem, on trochę czasami wygląda przebrany, jest nierówny, ale tak ogólnie uważam, że coś się stało, że żaden artysta mnie nie, więc nie kręci do końca. Jak wspominamy o Harrym Stylesie, to no on się teraz ostatnio zaczął kojarzyć jakby z takim message'em, który też w Polsce częściej się pojawia, że ubrania nie mają płci i chodzi o jakby takie uniwersalne podejście do ubioru.
Ja wiem, w momencie jak to nagrywamy, to dosłownie parę dni temu Tymek zapostował jakieś tam zdjęcie w stylizacji z taką bluzą wyciętą. Tymianek, tak? Tymek. A, no Tymianek do niego, no. Tymek. I no też tam widziałem, jakby komentarze są. No budzi to oczywiście kontrowersje, musi budzić kontrowersje, bo to jest jednak świeży koncept w ogóle pokazywania takich rzeczy. Ty też się pokazywałeś w sumie przecież w klipach, w stylizacjach. No tak, oczywiście, że się pokazywałem. Dragowych, no. No oczywiście. Ja w ogóle jaram się bardzo często właśnie estetyką drag queen i w ogóle burleską i tak miałem wtedy taką fazę, że mówię. Ja mam trochę wrażenie, że ty tak jakby przelatujesz pod radarem wielu ludzi, że oni cię widzą tacy, ale trochę tak nie rejestrują za bardzo bo oni tych są do, odniesień. Bo wiesz co, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne to czy oni jakby czują autentyczność w tym. Mm-hmm. Wydaje mi się, okay. że to jest tak jak mówię, no, zrobiłem z tego dzisiaj jakąś tam swoją pewnie swój atut i pewnie jakąś tam mm-hmm. swoją broń i faktycznie zgadzam się z tym, że mogę sobie pozwolić na więcej rzeczy niż sporo osób i gdyby Kukon pewnie założył taki strój jak ja założyłem we wspomnianym wcześniej klipie, to aha. mógłby zostać zbanowany albo jeszcze pewnie 90% raperów też, ale w to mi graj, no bo ja po prostu tak zawsze miałem. Zawsze miałem tak, że lubiłem się wymyślać na nowo, lubiłem się redefiniować. No bo ty nie wyglądasz przebrany, to właśnie no o to chodzi. Bardzo się cieszę, bo nie chciałbym też wyglądać przebrany. Dzisiaj specjalnie się zbuntowałem przeciwko Jankowi, z którym się czasami konsultujemy. I co Janek powiedział? No właśnie nic mu nie powiedziałem, nie powiedziałem mu co zakładam, więc założyłem po prostu to, co mi przyszło do głowy, wziąłem sweter. To się dowiemy. Tak. No ale to, no, tak to zawsze wyglądało, że lubiłem gdzieś tam się odnajdywać w różnych sytuacjach, sam byłem ciekawy samego siebie i... Dla mnie ciekawe to jest, jak wracamy do relacji właśnie stylisty z artystą, że z jednej strony, okej, można potraktować kogoś jak takie swoje płótno, jakby coś ułożyć z nim, ale z drugiej strony osoba też ma potrzebę, żeby to był on. I też właśnie różnie. Wydaje mi się, że jest też dużo takich osób, które właśnie masz wrażenie, że to jest bardziej jakiś wyraz ekspresji stylisty niż faktycznie właśnie, tej osoby. Taki, to... No w sensie taki celebryta, osoba, produkt. Ale to widać, to szczególnie jak się jest stylistą, to widać. No to jest właśnie to, trzeba, dlatego mówię cały czas teamwork. I to nie może być, że ja ubieram, nie wiem, Olgę Bądź, no przecież by wyglądał jak idiotka w tym. Wiecie o co chodzi? To trzeba naprawdę podejść do tego przede wszystkim bardzo poważnie i że mi to też dziwi, że dużo stylistów tu, jak idę do dentysty, no to jak on nie wie, co to jest ósemka, to co to za dentysta? A tu dużo stylistów nie mają referencji, one nie wiedzą takie podstawy jak... Kochana, dlatego trzeba pracę domową odrobić i ASAP-a szybciutko sprawdzić Ezra Millera. To są postaci, które są absolutnie, wiesz... Obecnie popkulturowo no, wywierający mi wpływ. Nie można też wszystko wiedzieć, nie, oczywiście, ale to oczywiście. Akurat nie jest podstawa. Oczywiście. No podstawa nie, no zgadza. Ale może być. To może nie jak ósemka, ale porównałbym to bardziej do... Albo dobra, może nie będę szukał porównania dentystycznego. Na to mi myślicie, to później złe skojarzenia budzi, bo już zęby są w ogóle jakiś zły przesąd. No a co myślicie właśnie o ubraniach w kontekście płciowości i przyprasowania pewnych rodzajów ubrań do płci? Czy jakby zmierzamy w stronę takiego no, uniseksu generalnie, czy nie? Ja jestem w tej kwestii również tak naprawdę wolnościowo podchodzącą osobą, że kompletnie mi to nie przeszkadza. Nawet jak ktoś, niech facet sobie zakłada miniówkę i niech sobie zakłada wszystkie atrybuty czy insygnia, które się kojarzą ludziom z damską na przykład modą i tak dalej. Wolność tam. Myślę, że to jest podzielone, że idziemy w kierunek jak zawsze, w kierunek, że możesz wszystko włożyć w UR, a potem będzie bardzo traditional, bo zawsze są te dwa fronty. Tak, i one się zrobią bardzo ekstremalne, że dodąża do tego, że będzie ekstremalne. Aż dojdziemy do ściany i się od niej tą główką odbijemy prawdopodobnie, zgadzam się oczywiście. No też pytanie, czy są, powiedziałbym, dwa rodzaje odbicia. Jedno odbicie, że po prostu moda się zmienia, jakby to, co było, już się nudzi i teraz dążymy w inną stronę, a drugim rodzajem odbicia jest taki opór kulturowy na zasadzie tak nie wolno. I wydaje mi się, że w takich sprawach, które wymagają, które budzą kontrowersje, zawsze mam takie podejście raczej empatyczne, to znaczy raczej wolność, raczej no w sumie co ci to przeszkadza, że ktoś jest ubrany tak jak ma ochotę i nie rozumiem aż takich kontrowersji wokół tych tematów, gdzie ja ludzie też czują się... W ogóle
200 lat temu faceci byli w make-upie, to nie był problem. Myślę, to jest taki naczelny przykład. To jest taki najgłupszy klisza, ale tak, to jest prawda, ja nie rozumiem. Między wojną cała Polska, jakby im stać, faceci chodzili futrze, nie widzę problem. Dlaczego one teraz sztuczne, oczywiście. Też kolor różowy historycznie, no, to jest wszystko bardzo męski. Kwestia przyzwyczajenia, no wiesz, pomaluje sobie jeden facet paznokcie, będzie pierwszy, wszyscy zrobią wow, szok, nagle się okazuje, że tych gości jest dużo, dużo więcej i staje się to czymś normalnym, jakby jakąś tam normą, to przeważnie to tak są tylko ubrania. Wielu ludzi, mam wrażenie, tak odbiera, że to jest pewnego rodzaju zagrożenie, że im się coś... mają defensywną postawę wobec czegoś takiego. Ja przyznam, nie do końca rozumiem dlaczego, ale też bardzo chciałbym zrozumieć, że jest to pewne zagrożenie jakichś stereotypów, że dzięki temu, że przez to, nie wiem, społeczeństwo... właśnie aż ciężko mi tutaj być adwokatem diabła, bo to tak, wiecie, no. No jakby ja totalnie rozumiem te osoby, bo myślę sobie, że no, przede wszystkim co się bierze z jakiegoś lęku, w sensie no, z jakiegoś niezrozumienia. Jest z tego, taka że z braku obycia, tak. No i wiesz, no i taki gość, który gdzieś tam widzi tylko jakby... no regularnie jakby te same obrazki, jeżeli chodzi o stylizację w małym mieście, nagle widzi coś ekscentrycznego, coś szokującego i po prostu naturalnie się przed tym broni lękiem jakimś tam, a z lęku później też mogą wynikać różne, otóż to, różne kolejne emocje i to chyba jest odpowiedź na to pytanie. Znaczy ja też to w ogóle nie rozumiem, nigdy nie wyśmiewałam no kogoś. Ale spójrzcie, nawet tu posłużę się swoim przykładem, ale no, na początku przychodzę do środowiska rapowego, nie wiem, już pewnie z 10 lat temu bym musiał tutaj jakąś taką oś czasu ustalić. No i też to był jakby ogromny szok dla wszystkich. Jezu, ma tu pomalowane włosy tu i tak dalej. No były trochę też inne czasy, a dzisiaj już ten próg jest dużo, dużo, dużo dalej. No i dzisiaj mało który raper nie ma pomalowanych włosów tak naprawdę. No właśnie. No. Więc tak to działa i myślę, że ludzie też są do tego mocno przyzwyczajeni. Trzeba ich przyzwyczaić. No tak to jest, no ale nie wiem, ja to i tak nie rozumiem. No myślę, że tutaj mamy... Nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa wybrzmiała na zasadzie negatywnym, tylko właśnie jak ludzi otworzyć na to, żeby po prostu jak widzą coś, co... Nikt nie mówi, że wszystko musi ci się podobać, tak? No nie, ale wydaje nie. mi się, że sam ten proces oceny, krytyki, jakiegoś takiego blokowania się, takiej agresji defensywnej, że to jest energia, na której można się trochę zatrzymać, jeśli się to w sobie czuje i można sobie naprawdę zadać pytanie w sumie, skąd to się w ogóle we mnie bierze, że coś budzi we mnie dyskomfort, nie? Pewnie małymi kroczkami właśnie można będzie tych ludzi z tego wyleczyć, pokazując im to w taki sposób, jak nasza dzisiejsza rozmowa, miejmy nadzieję. To jest w ogóle swoją drogą dobra puenta. No i przede wszystkim artyści. No jak raper, heteryk, ubiera się w kolory, no to też jest taki problem, żeby wszystko nie wyglądało po pedalsku tutaj. Też jest taki kolejny problem. No i myślę właśnie, jak takie tymiany i tak dalej, chodzić się kolorowo jak chcecie, że to też jest bardzo dobre dla społeczeństwa. Takich normalnych, w te pścima dolna i tak dalej. Że się przyzwyczają wizualnie, że... Wydaje mi się, że też, że pewnie czasami w nas jakby ci słuchacze, odbiorcy znajdują jakieś tam ujście tego, co na przykład sami chcieliby zrobić i taką ostatnio miałem refleksję, że bardzo często pewnie jest tak, że ktoś w małym mieście na przykład się identyfikuje z tym i myśli sobie, że też chciał ten szablon opuścić, a nie miał jakby wystarczająco odwagi i być może to, co robię w jakiś tam sposób pomaga takim osobom. Na pewno. Nawet nie wiesz, ile ludzi pomogłeś. Też na pewno założę się, że część ludzi reagujących agresywnie na modę, czy na jakieś odważne stylizacje. Gdzieś tak może nawet miałoby ochotę troszkę jakąś swoją strefę komfortu poeksplorować, ale coś ich ogranicza. Może to jest otoczenie, może to są w takiej grupie społecznej, która tego nie toleruje, więc tak jakoś trochę awansem też wyrażają negatywne emocje wobec siebie. Tego. Cały czas niepewność siebie. Niepewność siebie i agresja też chyba...
Tak. Ale ja to widzę nawet po moim najbliższym otoczeniu, że mam kilku kolegów, którzy jeszcze kilka lat temu by się na przykład bali, trochę się napatrzyli na to, że ja przychodzę rano do samochodu, jak wyjeżdżamy na koncert w jakimś po prostu totalnie dziwnym stroju i nagle myślą sobie, pewnie tak sumując to wszystko, że okej, w sumie to też się nie mam czego bać, no czemu by nie? I nagle się okazuje, że też tutaj jakiś piercing, tu coś jeszcze innego, włosy kolorowe. To jest w ogóle ten sam koleś tam pod spodem, no. To jest, wiesz... No właśnie. Że jesteś tym samym człowiekiem. Szkielet jest, wyglądasz tak inaczej. Dalej, nic się nie zmieniło. Mhm. No. Tylko też tak jak mówiliśmy, no nie wszyscy mają generalnie, nie wszyscy, wydaje mi się, że nie wszyscy mają taką potrzebę, żeby się wyrazić. Nie, no to jest szkoda jeszcze, co poprzez mają, ubranie, ale na pewno... nie robią to, co chcą. To jest właśnie szkoda. Tak, tak. Bo mamy być wolni, przynajmniej w tym kraju. No. No ja mam nadzieję, że będziemy zmierzać w tę stronę, że ludzie będą mogli swobodnie wyrażać siebie przez modę, przez ubiór, przez wygląd, no bo to też mówimy o modzie przez głównie słowo, o ubraniach, ale też jakby... No bo ekspresja, to jest ekspresja. Opinie i takie rzeczy. Mm-hmm. Bo to jest bycie sobą, to jest jakby pewność siebie, odwaga i jakieś takie, no samorealizacja, bycie okej okay ze swoimi emocjami również. Tak. No to jest najważniejsze. Chyba być zgodnie z sobą, bo każdy mamy problemy różne, future posts i tak dalej. Ja też nie miałam równo zawsze, w zakonnicy 9 lat na przykład. Ale trzeba wyjść z tego i po prostu być pozytyw. Ja teraz może wyglądam negatywnie, krytykuję, ale jestem pozytyw. Inaczej bym nie robiła to, co ja robię. I się nigdy nie poddam. Po prostu uważam, że to nie jest płytkie, jak dużo ludzi, że właśnie moda jest płytka, expression. To nie jest, bo to jest extension... ciebie po prostu, to jak to może być nieważne? Ktoś się wyraża słowami, ktoś, nie wiem, seksem, whatever, no to it's a part of you, co nie? No to jest bardzo ważne. No dla mnie najważniejsze prawie. Myślę, że możemy zachęcić osoby, które mają jakieś bariery do szukania tych obszarów, gdzie mogą wyrazić siebie. No to przyjdą do mnie, w komentarzu wrzucimy parę stron. Nie chciałbym tutaj jakby od razu namawiać wszystkich, żeby chodzili całkiem na różowo, no bo rozumiem, że to też może w pewnych miejscach budzić, no skończyć się jakoś niefortunnie, ale gdzieś no warto chyba te granice eksplorować. No tutaj jakby taki... No trzeba eksperymentować, o chyba też życie chodzi, że trzeba też złamać twoje, to co robisz cały czas źle, na coś pozytywnego, no to może różowy kolor. No podpiszę się tu pod wami, podpiszę się. Tak. Dobrze, słuchajcie, mamy ponad godzinę już rozmawiamy. Myślę, o cholera. Czy jeszcze coś chcecie dodać w tym temacie, czy wyczerpaliśmy? Ja bym chciała tylko powiedzieć, zawsze trzeba być sobą w jakiejkolwiek sytuacji, bo inaczej be się yourself. Nie yes, everyone else is taken. No, to by było moje final, arrivederci słowo. No, więc pod hasłem let's be clear. Dziękujemy bardzo, Michaela. To ja dziękuję, panowie. Bardzo dziękuję również wam tutaj zgromadzonym. Dziękujemy, a was zapraszamy na kolejne odcinki z serii Let's Be Clear.